Witam Was tutaj, cześć, chciałem wznosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Kickscana z PlayStation 4 Mass Transit. Tak, to co teraz widzicie, to jest to, co nie udało mi się skończyć na live'ie. A to nagrałem. Tak, ja to nagrywam świeżo po tym ostatnim live'ie, ale a potem po live'a. Już w najbliższą sobotę, czyli dla Was to będzie jutro tak właściwie. Będzie ostatni live w tym roku z Cityscana z PlayStation 4. Będzie on około godziny 18, więc warto byłoby chyba być. Liczę na ładną obecność. Nagród może i rzeczywiście nie będę rozsyłać, ale jak będzie więcej na przykład subskrypcji, dużo komentarzy czy coś takiego, mogą się niektóre serie częściej pojawiać. Może jakaś nowa seria się też pojawi z tego powodu. Jak będzie więcej subskrypcji, będzie się to wszystko bardziej działo. Bo wiecie, chcę trochę to napędzić na nasz wspaniały rynek. No i w styczniu lecimy z kolejnymi przygodami oczywiście, o Wiznożach, które się Wam bardzo podobają. Dobrze, ale tak, dzisiejszy odcinek trochę zupełnie inaczej nagrywam, bo go nagrywam przed komputerem siedząc, komentując moje nagranie. Tak, jak może pamiętacie na live, jeśli ktoś nie ogląda, to serdecznie zapraszam. Budowaliśmy sobie tutaj lotnisko, później mi po prostu internet siadł. Właśnie, jeżeli nie będzie internetu, to nie będzie live'a. To tak tylko jakby coś mówię. Zapraszam oczywiście, żebyście nie zapomnieli, bo dzisiaj była ankieta, tam jedna, taka też ważna. Żebyście w nią zagłosowali tam z... to było chyba... A Wiznosz pozapytałem, tak, dokładnie. No i tutaj ogólnie nie mamy zbytnie popytu na wiadome strefy, ale później, czy wcześniej, czy później będą musiały wrócić. Nie wierzę, żeby nie chciały wrócić. W tym momencie, jakim tutaj teraz takie ładne rzeczy wybudowaliśmy. Więc jakby coś już tutaj jest przygotowane, oczywiście miejsca dla taksówek też muszą być, bo tu to zbyt pięknie wygląda, żeby tutaj ich nie wstawić. No. I tak jakby tutaj widzicie, ojejku, rzeczywiście z tego co ja widzę tutaj to jeszcze jest trochę do pokręcenia, bo znaczy pieniądze tutaj jeszcze podoczyniły. Tu jeszcze bambaje będziemy wstawiać. Bo ogólnie my tu mamy już trochę rzeczy, mamy parki. Wstawimy parki, żeby może i podnieść grunty czy coś, nie? Jak widzimy samoloty już są chętne, niestety będą znowu korzystać tylko z jednego pasa startowego. No cóż, takie życie to jest Cityscana, więc gdyby się spodziewał. Już na każdym możemy zacząć sobie jak tutaj to. No i jak to ja... jak najbardziej mi się tutaj udało to wcisnąć. Z tego mamy tutaj też stację meta pod spodem, z której też będziemy korzystać, ale żeby było dobrze, nie będziemy jej podłączyć do głównych centrali, tylko tak, żeby pociągi, nasza kolej jednoczynowa była też w użytku i inne tutaj rzeczy. Tu będzie chyba cała komunikacja, jeździć poza promami. Tak, bo stowce już tutaj są, kolej jednoczynowa jest, kolej linowa jest, autobusy nie wiem czy już jeżdżą, pewnie jeszcze nie. Ale mniejsze z tym. Tak, jakieś ścieżki tutaj coś jeszcze by chciał widzieć? A tak, przejścia podziemne podobnie tutaj wszędzie, aby nasi wspaniali ludzie mogli wszędzie ładnie, beztrosko dochodzić, nie martwiąc się o wiadomo rzeczy. Tutaj trochę jest większy problem, bo trzeba było zbić zejście od tutaj w dół, ale koniec końców się ładnie udało. To jest, o dokładnie, widzicie co tutaj się wyprawia. To jest po prostu tragedia. To jest tragedia, ja się na to nie zgadzam. Tym bardziej, że się gra na tym, nie zgadzam. Więc spokojnie udało mi się tutaj, z fanego dzisiaj nagrywam tak last minute, bo za chwilę dochodzą do mnie goście, a chciałem koniecznie wam dzisiaj, że ten materiał jeszcze dzisiaj jakoś dostarczyć, więc no. Tam widzę nasz, tutaj po prostu podłącz. Czy tutaj jakieś dojście? Tak, tu sobie zróbmy jeszcze jedną ścieżkę od naszej kolei linowej, też bardzo, bo czemu by nie, tak właściwie. No mogłeś jeszcze jedną rzecz zrobić, ale dobra, sądzę, że inaczej to po prostu załatwić. No i oczywiście nasze autobusy. Pod terminalem będzie jeden autobus podjeżdżać, o dokładnie tutaj, abyśmy nie mieli wiadomych problemów. Z tego, jak się ostatnio zastanawiałem, to ja naprawdę bardzo mocno zacząłem budować schronów. I nie wiem, z czego to wynika, może z tego, że rzadko już waliło w nasze miasto, muszę podkręcić trochę zabawę, może na live zrobić, żeby był więcej katastrof. Ale się zajmiemy właśnie tymi rzeczami, bo trochę się tym ostatnio już nie mieściliśmy. I jakby coś, nie bójcie się, że ja ostatnio nic w ogóle nie robiłem z tym naszą ankietą, tam po kawałka, którego kupiliśmy. On będzie w swoim czasie go tutaj zrobimy. Dobrze, tutaj ten nasz autobus będzie jeździć. Tak, bo chcemy, żeby on tutaj jeździł wszędzie. Okej, dobra. Ja nie mam przez sobie pada w ręku, więc nie wiem co ja dokładnie robię. Może się źle czuję, bo nie mogę już kolejny raz. Kolejny dzień gdzieś w moim ulubionym grę. No, w Cityscana to już naprawdę dawno grałem. Tak, to tragedia jest. Ale mnie to coś nie godziło. Dobra, no tak, nie będę nam zajęć, że mam baje wspaniałe.
Whether you have a new phone, an old phone, or just leave it on vibrate, we make sure you always hear your phone in our commercials. Ale jak? It's our way of saying, we hear you. Tu jest dużo miejsca na pętlę. No, to tutaj sobie wrzucimy pętelkę. Akio Mobile. Ale jakby tutaj ten bambaj doprowadzić? Zobacz, tutaj sobie zróbmy wyjazd. To będzie dobry początek. Czekaj. Zrób mi tam przyjemność. Hey everyone, I've been thinking. Okej, dobra, mamy zjazd. What do you say the most rocking instrument is? Guitar, right? Well, that's what I thought too, but then I remembered the double guitar. Same skills is bardzo irytujące. Keep it here for double the rock, double the roll, and double the guitars. Tak. Czekaj, czemu mi tutaj nie łapie ktoś rzadkę? Jakieś bugi są. Ukochane nasze bugi skaniencowe. Dobra, czekaj, stąd. Dobra, czekaj. Okej, dobra, w ten sposób może być. To byłoby dobre podłączenie, ale ja tutaj chcę się już z tym trochę pobawić, więc nie. Idziesz sobie tu. Czekaj, tutaj. Tutaj. I tutaj będziesz zawracać. A, też bardzo dokładnie. Chyba mi się z tego co wydaje, że tutaj będę więcej kręcić. Tak, nie będę więcej kręcić, okej. Sekund tutaj, jak może nie widzieliście, tu jest autostrada. Na lewie tutaj wybudowaliśmy. Jakby coś, jakby ktoś się jeszcze zastanawia, tutaj cały czas mówię. Kiedy się pojawi kolejny odcinek z Six Clans Industries, jest to długo, ponieważ czekam na powrót mojej myszki, a moja zastępcza myszka nie ma środkowego przycisku, czyli w skrócie nie mogę w ogóle kręcić kamerą, a nie chcę całkowicie kosztować tylko z klawiatury, więc póki co ta seria jest trochę zawieszona i czekam, aż myszka wróci. Jak myszka wróci, to będzie... Do tego czasu też nie będzie żadnych materiałów politycznych, takich bardziej zaawansowanych, no bo jak tu ma pracować na takim Microsoftie. To jest Microsoft. Arizona, ty się rozpędzasz. Halo. Tam może kiedyś Bambaj sobie pojedzie, ale nie dzisiaj. Tutaj zwróć z tą drogą. Jak ona tutaj tak była. Nie ta. Ta? Dobra, ja będę zrobił tą szerszą. O, dokładnie. Dobra, jest wszystko dobrze. Żadnych świateł, okej. Ona się gdzieś stworzyła, ale może już się usunę. Nasz Bambaj będzie zaczynać sobie oczywiście kasę od naszej tutaj wspaniałej pętli. Będzie chodzić tutaj naszym ulubionym skrótem, czyli tutaj przez tą dzielnicę. Czekaj. To bardzo fajne te rądko zrobiłem. Tu będziesz się przyznać. No dawaj, kliknij to. Kliknij, ja widzę, prawda? Dalej jedziesz sobie tutaj. Chować cienko. Już gdzieś też taki krótki jest, więc już. Tak, tutaj trzeba przestawić przystanki. Przestawiam sobie przystanki, aby one były za tym miejscem, żeby te tramwaje mogły się zatrzymywać w swoich wybranych miejscach i cię nie kolpowały obydwa na raz. Dobrze, nasz Bambaj sobie jedzie dalej tutaj, tu będzie przystanek. Pod tymi stawcami. Później tutaj. No i pod pętelką tutaj. O, dokładnie jakie idealne miejsce, zobaczcie, będę mógł tutaj idealnie sobie podejść. Później w drodze powrotnej tu się zatrzyma. Chyba, ja myślę. Albo tam dalej, pewnie tam dalej. Tak, tam dalej, okej, dobra. No i tutaj w tych samych miejscach będzie się trzymać, gdzie w poprzednim kierunku. Tak, wiem, że mogę być nowy kawałek ziemi, ale na razie mnie to nie irytuje. Kiedyś zerknę na wyniki ankiety, ale jak patrzyłem ostatnio, to mnie nie zachwycały, dlatego podziękowałem na razie. Dobra, to jest na razie tyle. No, już całkiem dużo. No i teraz oczywiście metro, bo metro to też jest jedną z podstawowych rzeczy, którą tutaj by się oczywiście przydała. Mnie trochę dzisiaj tak, no, trochę z boku. Więc do niego tak trochę dzisiaj inaczej mówię sobie. Tak, tu mamy naszą dzielnicę. Tu jest nasza część miasta, którą ostatnio zbyt dużo nie zabiliśmy, nic. Ale dobra, tak. Możemy też sobie puścić tutaj metro, ale nie chcę mi się trochę tego dobić i tutaj walczyć z tym kanałem. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, jeszcze nie stworzyłem chyba 15 linii promowych. Bo patrzyłem, ostatnio nie mam takiego trofeum. Dziwiłem się normalnie. Normalnie się zdziwiłem. Dobra. Co tu się wybramy? Halo, co tam? Tak, okej, dobra, chcę tutaj wstawić stację, dobra. Dobra, widzę, chcesz tu ruch. Jedna stacja będzie tutaj. Kolejna stacja będzie tutaj obok tej stacji kolejowej. Dobra, niech ci będzie, żeby mieli jeszcze głośniej frajerzy. Tu postaw pod tymi pociągami, o dokładnie. To będzie taka linia metra jeżdżąca tutaj po obrzeżach i łącząca wszystkie stacje, bo pomiędzy tymi stacjami nie jeździ żaden pociąg. No i właśnie miało być przy uniwersytecie też własnie ta komunikacja, więc będą mieli ją tutaj.
Dobrze, nasze mienie to będzie sobie jechać tutaj. Z tego momentu to strasznie dużo kosztuje budowa tych tuneli. Więc zobaczymy. Okej, okay, dobra, tutaj sobie spokojnie dojedziesz. I tutaj to tak spokojnie już sobie nie pojedziesz. Czekaj. Dobra, zrób to tak. Czekaj, ja chcę zrobić ładny zakręt. Ładny zakręt. Skinalne, chcesz zrozumieć takie pojęcie? Widzę, że nie. Czekaj. Zrób. Pogadajmy jeszcze raz. Pogadajmy o interesach. Skinalne, co masz do zrobienia? No, dokładnie. Tak, tak też myślałem, że ja tu jestem wygrany. Zrób tu tunel. Zrób tu przejazd. No. No. No ja myślę. Tu byśmy zrobili może jeszcze jakąś stację. Tak, zróbmy tu jakąś stację, bo mi tutaj nie będę mierzyć niczego. Ja bym postawił ją przy tej kolei jednoszynowej, ale chyba ja mam inne zdanie. Czekaj, a może nie? No, obok, w miarę obok. Dobra. No i stąd nasze metro, co tak stało, to stara kota. Nie, ona już jest zupełnie działająca. Pamiętam, jak ją budowaliśmy. To było odcinki. To było trochę też czasu temu. Już jak to wybudowaliśmy, to w końcu nie tego mogą korzystać z numerki. Tu zróbmy sobie przejazd pod tym. Chyba, że się nie da. Da się zdiskonę, przecież ja dobrze wiem, że się da. Dobra, zróbmy sobie tutaj dojazd. Okej, patrzę na Force i tam widzę, że tak szybko to sobie znika. Ciekawe czemu. Dobrze, u mnie jest 15.46, to znaczy, że... A na 16 jestem z kimś umówiony. Fajnie. Dobra, pójdźmy sobie jeszcze metro w drugą stronę. Byśmy mieli tutaj w miarę to działało. Ale widzę, że już większość odcinka mam złona. Fajnie. Dajmy sobie tutaj im stację, bo oni tutaj mają tylko autobusy i kolej liną głównie, a jak będą mieli teraz jeszcze takie metro, to sądzę, że będą w niebo wzięci. I jakby coś te metro nasze będzie kiedyś jechać dalej, ale Force mi zabrakło na odcinku, więc stwierdziłem, nie dobra, może już skończę lepiej. Więc już dalej nie jedzie, tak. Chciałem tu postawić, ale już Force się skończyła, więc może kiedy indziej. Dobra, więc metro sobie jedzie stąd, tutaj, proszę bardzo. Dalej tutaj. Zadowoleni, zadowoleni. Tu mogą być mniej zadowoleni, bo tu... A nie, też zadowoleni. Tutaj mają tego dużo, to może mało. Czekaj. Nie zadowoleni. To tu będą mieli. Nie, to ci będą też zadowoleni. Ale okej, dwa przemysł. Ale tutaj to już nawet najmniej. No właśnie, bo tam jest już strasznie dużo tej komunikacji na powciskałem. To jest prawie każda komunikacja. A powoli jakąś tam Force zarabiamy. Świetnie. Tutaj. Mamy stronę 113 tysięcy ludzi. Może jakieś dzieła architektury byśmy zaczęli budować. Może. Dobra. I tutaj, dobra. To powiedzmy, że nasza linia metra jest gotowa. Co ja tutaj już sobie skusiliśmy to. Ale ludzi z tego korzysta. Widziałem 86 osób. I widzę z tego, że o, jakiś odlatuje je. Odleciał coś. Jakiś mi tutaj odleciał samolocik. I dużo chce przylecieć. To dobrze. Bo tych dużych lotnisk to my jeszcze na pewno tutaj chyba z jedno wstawimy, ale chciałbym jeszcze z dwa takie wstawić. Więc zobaczymy. Nie, na pewno z dwa wstawimy. Co ja tu mówię? Co ja tu grzeszę? Oczywiście, jeżeli miasto będzie się chciał budować. No jak w końcu powie nein, to będzie podobne. Dobrze, co my tutaj widzimy? Ojejku, zobaczcie, tu ludzi korzysta z tego. A bo oni tam samochodami pewnie dojeżdżają. Albo taksówki zamawiają czy coś. W ogóle taksówki też trzeba trochę zwiększyć floty nasze. Bo jest ich cały czas mało. Co tu chciałem zobaczyć? A, ile ludzi korzysta z naszych autobusów tutaj dojeżdżających? Pokaż. Autobusów, no parę osób. Nie daj więcej, więc zmniejszmy popyt. Z Wambajów też wątpię, żeby było dużo. Znajdziesz tam linię? Dobra, o, miga, dobra. Ile osób korzysta? No nie jest to jakoś wystrzałowe. Zmniejszymy popyt do... Wow, 50? Ale ty brutalny jesteś, awizonosz. I on tutaj. No dobra, metro to też jest nie najlepiej, ale metro się zazwyczaj nie obniża z wiadomych przyczyn. Pociągów, które one nie jeżdżą. Poza tą jedną mega linią, którą wpuściliśmy ostatnio. Okej, dobra, czyli trzeba więcej tutaj komunikacji. Ta linia mega, trzeba puścić chyba tutaj im kolej jednoszynową. Do tego uniwersytetu. Ej, to jest nawet dobry pomysł. Dobra, tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Tak, na tym live nawet może. Żeby puścić tutaj kolej jednoszynową stąd, tam do tych kolejnych dworców. Coś w tym jest. Naprawdę. Podoba mi się ten pomysł. Z tego ten dworzec jest tak wielki,
że my tu naprawdę jeszcze dużo kolei możemy tam podłączyć, a nie mamy po prostu sterowic do tego miejsca. Będę musiał też się tym zająć. Plamy to nie. Sterowce. Sterowce ogólnie są też bardzo uwielbione ostatnimi czasy w moim mieście. I sterowców też by się przydało trochę więcej linii potworu, bo zawsze robię te jeden takie długie. Ojejku, ile ludzi. 66, 87, zwiększ popyt, panie kolego. No, daj 150. No i kolej jednoszynowa jeszcze, trzeba jeszcze jedną sprawdzić. Co tu jeszcze patrzysz? Tam. Panie kolego, bo czas mi tutaj się kończy. A ja też bym sobie chętnie jeszcze coś zrobił. 50, kurczę. Dobrze, co ty tu jeszcze robisz? Naszej kolei jednoszynowej oczywiście korzysta kupa ludzi. Ty. Czy ja patrzę teraz każdą po kolei? Nie, no pokaż mi to. Wow. Ale jaja. Ale dużo. Dobra, zmniejszmy popyt. Trudno. Nie, wiem, że mam trochę forsy. Jestem na plusie, ale może bez przesady. A tutaj wszystko się ładnie podłączało, więc całkiem nieźle to działa. Można wręcz powiedzieć. Czekaj. Okej, dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie stać w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Co dobrze mówić. Do zobaczenia na live jutro około 18. Cześć!